Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Borówa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować paper plane. Zapraszam. Koktajl ten jest w zasadzie bardzo nowy, jeśli chodzi o świat koktajli. Powstały w 2007 roku. Nazwa jego bierze się z tego, że jego autor słuchał utworu Mia Paper Planes w kółko, kiedy go robił, i ten utwór chyba wyparował resztki jego mózgu, gdyż stwierdził, że ten koktajl jest riffem na koktajlu Last Word. To ciekawe, że się żaden składnik nie zgadza między tym a Last Wordem. Nieważne. Dobry jest, więc zrób. Biorę wstrząsacz, który stał tutaj przez cały czas, i dodaję do niego. Jest to koktajl typu wszystkie równe części, więc ja dodaję wszystkiego 30 ml, zaczynając od soku cytrynowego. 30 ml. Następnie Aperol. Oryginalnie koktajl powstał z Campari, ale on stwierdził, że jest zbyt gorzki i prawdopodobnie miał rację. 30 ml Aperolu. Następnie dodaję Amaro Montenegro. Oryginalnie miało to być Amaro Nonino. Nie mam takiego pod ręką i takie Montenegro również się nadaje. Na koniec kolejne 30 ml, tym razem Bourbona. Uzupełniam lodem z zamrażalki. No i przystępuję do wstrząsania. Otwieram i odcedzam podwójnie. Do kieliszka schłodzonego bez lodu. Na koniec przyozdabiam samolocikiem z papieru. I oto jest paper plane. Spróbuj. Doskonałe. Gorzkie koktajle mogłyby się uczyć od tego paper plane'a, jak należy być gorzkim. Jest to niezwykle dobry koktajl. Ja zazwyczaj takich gorzkich nie lubię, ale ten jest giga hiper gustow. Dlatego absolutnie napiję się go teraz. Dalej doskonałe. Jak mówił Sun Tzu, chłopie, przeciwnik musi cały czas zgadywać. A wiesz, jak się zaczyna sztuka wojny? Każda wojna jest oparta. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.